Koleżanki i koledzy, przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej. My tu w Sosnowcu, w Zagłębiu, w województwie śląskim widzimy, czujemy, że sukces jest blisko, że jeszcze kilka procent naszej ciężkiej pracy, naszego bycia wśród ludzi, przekonywania, mówienia o naszych dokonaniach, kilka procent i 13 wygramy wybory. Stoję tutaj w imieniu 123 kandydatów z województwa śląskiego do Sejmu i Senatu. Kandydatów, którzy dzień po dniu, ciężką pracą, od wielu tygodni są na ulicach, są na spotkaniach, są w różnych miejscach, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami województwa, informujemy ich o naszych dokonaniach, mówimy o naszym programie, przekonujemy do głosowania na nas. Zmienia się to. Coraz więcej ludzi słyszy, że to, co się gdzieś indziej dzieje, to naprawdę pic, że to tylko slajdy, że to tylko obietnice. A my tu, tych 123 kandydatów, to osobne historie. Historia każdego z nas, który swoją pracą, swoim życiem działa na rzecz społeczeństwa, działa na rzecz ludzi, działa na rzecz naszych osiedli, naszych miast, naszych środowisk. Bo to my, tutaj w województwie śląskim, od lat zmieniamy Sosnowiec, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie, Rybnik, Wodzisław Śląski, Bielsko-Białą, Mikołów, w dużej mierze Jaworzno. Od niedawna zmieniamy Bytom. Zmieniamy nasze powiaty, zmieniamy nasze gminy, zmieniamy nasze osiedla. Za tymi dziesiątkami, setkami, tysiącami spraw, które dzieją się wokół nas, stoją ludzie Koalicji Obywatelskiej, bo my naprawdę zawsze jesteśmy i będziemy blisko ludzi. Przez 12 lat zmienialiśmy województwo śląskie, zarządzaliśmy samorządem. Tak, musimy to głośno powiedzieć. Stadion Śląski to my, Koleje Śląskie to my, Filharmonia, Muzeum Śląskie, lotnisko, setki innych spraw, centrów przesiadkowych, instalacji fotowoltaicznych, placów zabaw, żłobków, przedszkoli. To naprawdę my. To my wzięliśmy sprawy we własne ręce i staliśmy się liderami walki ze smogiem. To nasi prezydenci, wójtowie, starostowie są liderami w naszym regionie zmiany takiej, żeby powietrze nad naszymi głowami, w naszych płucach było czystsze. My powiedzieliśmy nie, to nie tylko problem teoretyczny, to nie tylko sztachnięcie się papierosem. To mówili ministrowie tego rządu. My mówimy, że jest to problem, wyzwanie, z którym jesteśmy gotowi się zmienić i chcemy to zmienić. Stąd uchwała antysmogowa, narzędzie skuteczne do walki o nasze zdrowie i życie. Niestety gdzieś odsunięta na bok, zapomniana, i tak się nagle dzieje, jakby smogu nie było. Musimy do tego wrócić. Ale też musimy powiedzieć głośno naszym mieszkańcom, że to, jak dzisiaj premier jeździ, przecina wstęgi, otwiera różne rzeczy, to także to są nasze zasługi. Autostrada 1 to my. Blok 910 megawatów to nasza decyzja. Droga Racibórz-Pszczyna to nasze wykonawstwo. Obwodnica Zawiercia, koleje, to wszystko naprawdę my nasza praca. Nas tutaj w samorządzie dzięki 8 lat rządów i naszemu wysiłkowi. Natomiast za chwilę będzie w Katowicach zapewne pan premier o czymś mówił. To chcielibyśmy, żeby powiedział o tym, że oczywiście tak, bijemy rekordy. Rekordy w imporcie węgla, w imporcie śmieci, w imporcie stali. Bijemy rekordy w cenach prądu. Huty wygaszają swoje piece, kopalnie nie wydobywają węgla. Tauron wydobycie prawie, że już bankrutuje, chce się coś sprzedać, przekazać. Tak się kończy polityczna decyzja pani premier Szydło o przekazaniu kopalni Brzeszcze do Tauron wydobycie. Energetyka się chwieje, upada zbrojeniówka. Takie są fakty. To nie program dla Śląska, to PIT dla Śląska.
nie realizują kolei aglomeracyjnej. Czyste powietrze, program nie działa. Drogi samorządowe, tylko 5% skierowanych środków na województwo śląskie. Rozwój PKS-ów w komunikacji lokalnej, województwo śląskie wykluczone. Natomiast działa program likwidacji jednego oddziału szpitalnego tygodniowo. To jest chyba ten program. Instytut Medycyny Pracy zlikwidowany. W Chorzowie hematologia, onkologia dziecięca, w Cieszynie pediatria, chirurgia dziecięca, Racibórz, interna, otolaryngologia, Ruda Śląska, neurologia, udarowy, Katowice psychiatra. Koleżanki i koledzy, musimy z tym iść do ludzi. Pierwsze powiedzieć, co dokonaliśmy, co robimy, że zmieniamy województwo śląskie od lat, że zawsze byliśmy blisko ludzi i wszystkie projekty realizujemy dla ludzi. Jeszcze tylko 22 dni. Idziemy na ulicę, na spotkania, idziemy do ludzi, działamy, rozmawiamy, zwyciężymy.